Witam, Pasie Kachowska. Dzisiaj sobie porozmawiamy chwileczkę o ziołach. Taki myślę, że w 10 minutkach się zmieścimy. Powiem tak, jakich używam, na co działają, na co skutkują i w jakich momentach zbierać najlepiej jest te zioła. No to zaczynamy. No to najpierw jest czosnek. Czosnek możemy kupić, wyhodować sami. Ja osobiście hoduję sam. No i czosnek wykorzystujemy tak, jeśli mamy go dużo. W maju możemy zbierać liście i kwiatostany. To po prostu suszymy i dodajemy do syropu, parzymy to wtedy. Parzymy takie liście, ja zazwyczaj parzę na przykład wieczorem i kolejnego dnia, tak po południu robię już syrop. Czyli tak około 18 godzin mi te zioła oddają do tej wody te substancje z siebie. Co do ząbków, ząbki używam tak, że na litr syropu ćwierć ząbka czosnku przez około 10 do 15 dni to podaję, ale do zakarmienia rozwojowego, przed zimą do rozwojowego. Na pokarm zimowy podaję co trzecie karmienie, czyli średnio to wychodzi dwa razy. To tak, ćwierć ząbku na litr syropu i taką łyżeczkę tych suszonych liści i kwiatostanów czosnku też na litr syropu. Następnym ziołem no to jest kobylak. Kobylak dobrze działa w zakażeniu nosemy. Jesteśmy w stanie ją wyleczyć, załagodzić tym kobylakiem. On po prostu zawiera substancje, nie wiem, czy to taniny, czy to był kora, ale w każdym razie kobylak dobrze działa na nozemę. Przechodzą te pszczoły łagodniej, zabija pszczoły, następne spory nie osiedlają się tak w tych jelitach, pszczoły się wzmacniają, no i pozbywają się samoistnie tej choroby. Działa to tak, że no po prostu jelita uszkadzają, no i pszczoły dostają biegunki, są niedożywione, osłabiają się, no i po prostu z czasem rodzina słabnie i ginie. No ale mi nie o tak, jak to choroby przebiegają, tylko kiedy takie ziołka zbierać. No to najlepiej jest wczesną wiosną zebrać korzenie. No ale przykładowo nie było korzeni, nie wiedzieliśmy. No i teraz mamy okres 15 lipca. Widzimy pszczoły jeszcze wracają z pożytku. Obudziliśmy się, no i nie mamy tego kobylaku, nie mamy gdzie kupić. Idziemy po prostu na jakieś nieużytki i szukamy po prostu wyrośniętych już kwiatostanów, nasion czy pąków kwiatowych aktualnie. No i ścinamy taką roślinę przy ziemi wraz z łodygą i liściami. No i po prostu tniemy te łodygi na takie 5-centymetrowe kawałki i suszymy. Suszymy bez słonecznym pomieszczeniu, ale w ciepłym, przewiewnym i suchym. To jest najważniejsze. Każde zioła tak suszymy. No i dodajemy to. Ja zazwyczaj dawałem, jeśli to były pędy, takie garść porządną na 5 litrów wody, w których parzyłem, albo dwie garście, w zależności jakiej jakości to było, jakiej fragmenty drobne, no to wystarczy taka porządna garść. Jeśli mamy grubsze te frakcje pokrojone, no to tak z dwie garście. Korzeni, no to daje tak około 50 gram na te 5 litrów wody. Taki łagodny syropek, że tak powiem. No i ile to ja parzę? Parzę tak samo jak czosnek. Zresztą może już tak, kto ogląda, to powie, że wszystkie zioła tak parzę. Zaparzam wieczorem i następnego dnia po południu dopiero je podaję. Następnym ziołem jest to kora dębu. Korę dębu możemy pozyskiwać przez cały rok. Dlatego, że no, kora rośnie, ona odrasta, ale jeśli skaleczymy drzewo zbyt głęboko, no to kora nie odrośnie. No najlepiej jest, ja zazwyczaj tak robię, jak widzę jakieś drzewo ścięte, dąb, to po prostu sobie koruję tego dęba. No i zabieram tą korę, łyko w zasadzie. Kroję sobie na takie 10-centymetrowe kawały, w sumie to krusze. I gdzie suszymy takie korę? No to kora to mniejsze zmartwienie, nieważne gdzie. Gdzie wysuszymy, tam będzie wysuszone. No grunt, żeby nie zapleśniała.
gdyż taka kora ciężko zgnije z tego względu, że ona obsycha od ścianki i później dostaje, że tak powiem, takie surowe, mokre łyko. No i ta kora też bardzo dobrze ją jest podać na zakażenie nozemy i też pomoże nam ją zwalczyć bardzo, ale to bardzo. Z doświadczenia wiem, miałem, spotkałem się tak z nozemą. Wyleczyłem pszczoły, przezimowały wszystkie pięknie, ładnie, żadna rodzina nie padła. Nie było, żeby jakaś odstawała, tak jak na przykład były zazimowana słaba, to wyszła słabo. Jeśli silna, to silnie wyszła. Także to działa na pewno. Następną rośliną jest to roślina wzmacniająca, jest to pokrzywa. Pokrzywy jest warto zbierać wczesną wiosną, ale jeśli zapomniecie, macie pole przykładowo, czy gdzieś koło rzeki, wykoście to teraz i one za około 2-3 tygodnie możecie zebrać młode pędy. Wiadomo, lepsze wiosną, ale teraz też są dobre. Można zawsze dać jej troszeczkę więcej. Następną rośliną jest to krwawnik. Krwawnik, no to jest taki, działa dobrze na żołądek pszczół, z tego co mnie uczono, z tego co mi mówił tam taki dawny stary pszczelarz. Działa dobrze na żołądek u pszczół, no i zwiększa kwasowość podobno. I pszczoły łatwiej trawią ten pokarm przez zimę. Bardziej go dotrawiają tak jakby. I nie ma problemu takiego, że przykładowo w zimę uderzymy w ul, albo przyjdzie jakaś wichura, śnieżyca, grad, czy tam jakaś krupa, czy dzięcioł, no to nieraz zdarza się, że te gniazda są zabrudzone ze stresu, no i nie ma po prostu tych zabrudzeń. No rzadko się tak zdarza, ale no, ale się zdarza. Kolejną rośliną jest to skrzyp polny, też działa to wzmacniająco dobrze na te pszczoły. I wiadomo, wzmocniona pszczoła, lepsza odporność, lepiej sobie radzi z porażeniami różnymi. Na przykład nozemę, jakieś tam zgnilce, jeśli mamy pszczołę dobrze wykarmioną, to zgnilca nie powinno być. No i tak jeszcze na koniec dodam o tym zgnilcu, ale to tak na koniec filmu. Następnym ziołem, jakim ja używam, jest to jeszcze melisa. Melisa działa tak uspokajająco, zarówno na nas, jak i na pszczoły, także dla tych agresywniejszych polecam. Też działa wzmacniająco na te pszczoły. I po prostu dobrze jest dać te ziółka. Następnym ziółkiem, jakim ja podaję, to jest mięta. Mięta daje taki łagodniejszy aromat tego syropu. Znaczy, to tylko zapach jest. I fajnie pachnie po domu. No, ona też wzmacnia, bardzo wzmacnia te pszczoły. Działa korzystnie na nie, wzmacnia im odporność. I takie aspekty. Także cztery ziółka mamy, co wzmacniają. Dwa, co dobrze działają na nozemę. I jedno, no to działa jako antybiotyk naturalny i warto podać ten czosnek. Jeszcze możemy podać dziurawca, jeśli mamy, ale dziurawca to tak bardzo, bardzo mało. Ile ziół, jakich stosuję, będzie opisane w opisie, ale opis nie będzie od razu. Tylko ja go tak dodam pewnie za 2 dni, albo od razu jak zważę te, no od razu dam jak zważę te ziółka. Po prostu jedną garść zważę i będę wiedział co i jak. Powróćmy do tego zgnilca i jeszcze tej nozemy. Zgnilec, aktualnie najgroźniejsza choroba w polskich pasiekach. Nie ma na nią leku w Europie. Ogólnie jest, ale no w Europie są zakazane, zwłaszcza w Polsce. Jak się uchronić od tego zgnilca? No, najważniejsze jest to, widziałem zdjęcia dziś, parę dni temu na grupach, na forach na Facebooku, gdzie ktoś już 2 tygodnie i po 2 tygodniach podnosi na dennicy zasłane pszczół. No, skąd to się wzięło? Wzięło się to, że po prostu matka czerwiła. Potem przyszedł głód, przestały nosić, bo w tym roku tragicznie te głody faktycznie są.
Matka przestała już praktycznie czerwić, no ale był czerw do grzania. Noce są bardzo zimne, no a pszczoły grzeją. Zjadły to, co mogły, no ale nadal grzały. Jeśli grzały, po prostu zjadły, przestały i zaczęły się wyziębać. Wyziębiły się po prostu i zagłodzone zostały, po prostu wyziębiły się, że tak to powiem. No i rodzina padła. No i taka rodzina padnięta, jeśli to faktycznie od razu zadziałamy i ten czerw nie jest jeszcze na przykład z rana, zobaczymy, że to jest, no to ten czerw jeszcze się, że tak powiem, nada do innych rodzin zasilenia, ale ja bym radził taki czerw usuwać od razu, gdyż może to być wylęgarnia zgnilca, kiślicy, dlatego że te dwie choroby współgrają bardzo czynnikiem głodu rodziny. Jeśli mamy głód, no to naprawdę, nawet jeśli mamy na pożytku, to nie przejmujmy się tym miodem. Miód za rok odbijemy albo w następnym pożytku podkarmy te pszczoły, dajmy im ciasto. To, że na przykład na pewno nie zaleją całego korpusu, tylko na przykład można wtedy je ścieśnić do półtora korpusu i karmić. I wtedy ten pół korpus zdjąć z tym pokarmem i będzie na gorsze czasy. Co do nozemy. Oto nozema atakuje, gdyż przykładowo karmimy i głównym problemem większości jest niezakwaszanie pokarmu. Pokarm zakwasimy tym kobylakiem i dębem, no ale możemy jeszcze octem jabłkowym domowej roboty, przede wszystkim domowej roboty musi to być, bądź cytrusami, chociaż cytrusów nie polecam, bo no, są bardzo pryskane. Ale za to kwasek cytrynowy chemiczny. No ale lepiej podać ten kwasek cytrynowy, zakwasić ten pokarm. No najlepiej by było do pH miodu, ale jeśli damy kwaśniejszy, nic się nie powinno stać, gdyż no pszczołom się to tak jakoś wielce nie odbije na zdrowiu, jak zbyt zasadowy pokarm. Zasadowy pokarm pszczoła chyci zaraz tą nozemę, bo nozema jest przez głód i przez niezakwaszanie pokarmu. Dlatego najczęściej nozemę dopiero widzimy przy zakarmianiu zimowym i wiosną. Pszczoły jadły przez całą zimę zasadowy pokarm. Wiadomo, cukier ma odczyn z tego, co kojarzę zasadowy. Dawniej był wybielany wapnem, dlatego jest zasada tego cukru. Także dokwasić go jest bardzo dobrze. Przekwaszony, lepiej przekwasić niż nie zakwasić według mnie. I co? No taki trochę nudny pewnie odcinek dla niektórych. No ale co? No, trzeba by było go zrobić. Będzie jak te zioła, kiedy te zioła. Ja będę, jeśli nawódź będę widział, że będzie susza, to odpuszczę nawódź. Będę rozpoczynał od 15 lipca. Boże, sierpnia. A jeśli będzie mokro, no to będę po prostu 1 albo 25 sierpnia dopiero zaczynał pobudzanie rozwojowe. Nie musimy się śpieszyć, nie musimy zakarmić tych pszczół do tego 10 września, z tego względu, że po prostu na pewno nie przyjdzie zima wcześniej jak w lutym czy w styczniu, a w zeszłym roku jeszcze w grudniu pszczoły przynosiły pyłek. Miały dosłownie miesiąc bezczerwiowy, nawet nie miesiąc, może krócej, ale koło na pewno 3 tygodni był okres bezczerwiowy i wtedy jest dobrze wykonać w tym okresie leczenie ostateczne na warrozę, spalić jedną tabletkę. I tak, co jeszcze można dopowiedzieć? Warroza. No, warroza no, to jest głównym czynnikiem osłabiania rodzin. Niektórzy stosują kwasy, ja stosuję Apiwarol i paski. Nie pamiętam jakiej firmy, ale no, nie powiem, bo mi nie płacą. No. Na pewno niektórzy, jeśli będą widzieli, to skojarzą jaka firma. Kiedy leczę na nozemę? Nie na nozemę. Kiedy leczę na warroza, raczej bije roztocza. No to są dwa sposoby. Całorocznie kwasami
Ewentualnie możemy dodawać do podkurzacza lawendę i wrotycz. Ja w zeszłym roku robiłem na wrotyczy, no i powiem wam, że dosyć fajnie te roztocza spadały. Tak, robiłem przegląd, no i po każdym przeglądzie na drugi dzień, jak patrzyłem, to były 2, 3, 5 tych roztoczy spadniętych. No ale dla ktoś może, no, chodzenie za tą wrotyczą i zbieranie to durnia, że tylko 2 do 5, tak, ale jeśli robimy przegląd co tydzień i z początku nam spadnie ten 1, 2 roztocz, przykładowo dejmy te 5, warroza się mnoży tak, że nawet jedna samica może 5 warroz wytworzyć. No to 5 warroz, jeśli wyjdzie z tych 5 warroz, w następnym cyklu zrobi się nam 25, w następnym kolejne 100 przykładowo. I z zimy, z tych 5 warros, jeśli nam przeżyły przykładowo albo przyniosły, no to na zimę możemy mieć już 500, naprawdę tysiące tych roztocz warrozy. Także w sezonie każdy jeden roztocz spadnięty działa na korzyść na jesieni po prostu. W zeszłym roku nie było jakiegoś wielkiego porażenia. W tym roku widzę, że jest nawet mniejsze. No ale to wszystko leczenie ukaże się, czy faktycznie poskutkowało, czy nie poskutkowało. No ja myślę, że w tym roku nie będzie dużo tej warrozy. Pszczoły tak naprawdę pół sezonu siedziały w ulach, bo padał deszcz. Praktycznie od maja do teraz pada deszcz. Teraz mamy okienko naprawdę 5-dniowe, gdzie nie spadł jakiś powyżej 10 litrów. No od jutra zapowiadają z powrotem u mnie burze, deszcze, także do wtorku mamy sezon znowu wstrzymany i w sobotę będę robił miodobranie. Ten korpus ważyłem, styropianowy, on jest tak nie w 100%, niektóre są bardziej i cięższe, waży 23 kg i 100 gram, czyli odliczając korpus, ramki, włoszczynę, czyli tak odrzucę około 8 kg, no to zostaje nam jakieś 15 kg miodu. No to liczmy, słoik 0,9 waży 1,300 kg, 1,400 kg, no to mamy około 11 kg, około 11 litrów miodu. Inaczej, 11 słoików 0,9. No ale nie wszystkie tak na przykład. No. Tamta rodzina ma ten miód w 2 korpusach. Niektóre mają w 3 korpusach ten miód, a niektóre mają 2 korpusy, tak jak ta prawie pełne. Tu widzę wozgę jakieś przytargałem. No i co? Co zostało? No tyle zostało o tych ziołach. Trochę się rozgadałem niepotrzebnie. W sumie będzie nudny film. No ale kto będzie chciał, no to obejrzy się, nie wiem, na dobranoc włączy albo coś. Czyż na dobranoc mnie słuchać, to wątpię. No i co, no. Trzymam za was kciuki. Piszecie, że na grupach, że lipa zaczyna. No niestety, lipa już kończy kwitnąć. Ale zaczyna nektarować. No ale to już jest za późno. No widzimy, mamy godzinę, żeby was nie skłamać, jest godzina 20:40, a pszczoły jeszcze wracają. Nie ma tak, że ten wracają i wracają. Ja dziś jeszcze nagrywałem drugi odcinek, znakowałem sobie mateczki, tak trochę nieudolnie, no ale też będzie o tym film. Także ja po prostu dam w komentarzu przyczepionym, to kiedy są te zioła gadane, a potem kto będzie chciał, to po prostu wyłączy to, no. Dla chętnych, także ja się z wami żegnam, takiego trochę luźnego gadania, to też trzeba czasami taki odcinek zrobić. Co jeszcze, no, komentujcie, subskrybujcie kanał, zbliżamy się do 1100 subskrypcji, wielkie dzięki za te wszystkie subskrypcje do tej pory. I tak, no, tyle. Dobijamy do 20 minut i kończymy.